To jest chore. Chcę wam pokazać, jak łatwo jest nie rozpoznawać tego, co jest prawdziwe, od tego, co fałszywe. W Holandii, przyjaciele, można mieć dwóch tatusiów na przykład. Rozumiesz? Gdzie jest dziecko i ma dwóch tatusiów. Nikt mi nie powie, to jest normalne, to jest legalne. Może być Rysio i Ścisio. Przepraszam bardzo. Możemy sobie mówić o tolerancjach, o innych rzeczach, ale ja teraz chcę, żebyście zobaczyli jakąś normę w tym. Tu nie ma normy. Ten świat jest jak rzeka, rozumiesz? I z prądem tej rzeki płyną zdechłe ryby. Ja byłem taką zdechłą rybą. I ja karmiłem tą śmiercią innych ludzi. Ja myślałem, że jestem panem świata, że jak ja mam pieniądze, rozumiesz? I że jak ja mam plecy, to jest coś wielkiego. To nie jest nic wielkiego. To, że jesteś podziwiany, to, że dobrze wyglądasz, to, że mówią na ciebie, rozumiesz, że jesteś w porządku, to, że ty się czujesz w tym wszystkim dobrze, że otaczają cię przyjaciele, rozumiesz? To w ogóle nie oznacza, że ty masz prawdziwe życie. To w ogóle nie oznacza. Ja miałem bardzo dużo rzeczy. Mieliśmy kupę szmalu. Jeździliśmy po całej Europie, w różnych miejscach, rozumiesz? Ale byłem człowiekiem nieszczęśliwym. Wiecie, zaczęły się w Warszawie wojny gangu. I to oczywiście nie ominęło mnie. Chcieli porwać Agatę, wtedy już moją narzeczoną, chcieli porwać naszego synka. Był wyrok na mnie wydany, mieliśmy najście na mieszkanie. Z jednej strony miałem coraz więcej pieniędzy, z drugiej strony byłem człowiekiem coraz bardziej nieszczęśliwym. Brałem narkotyki. Ja myślałem na początku, że ja tylko będę handlował. Rozumiesz? Poza tym, to ja się nie uważałem za ćpuna w ogóle. Dla mnie ćpun to był ten, co, proszę ciebie, ja jemu sprzedaję. To gdzieś, wiesz, siedzi sobie ujarany, albo sobie, wiesz, po kablach gdzieś tam daje, wiesz, i wiesz. Ja uważałem, że nie. Ja paliłem kokainę, rozumiesz, wąchałem kokainę, ja uważałem, że nie, jestem super. Ale jakby ktoś patrzył na to z boku, że wiesz, siedzi sobie trzech facetów w samochodzie północy i oni sobie jarają i opowiadają o takiej głupoty, że nie pytaj. Rozumiesz? Głupoty, mitomania. Rozumiesz? To jest. Ale nie, oni mają pieniądze, oni wyglądają super. Oni mają super, nic nie mają super, sieczkę mają w głowie. Sieczkę mają, narkotyki robią sieczkę w głowie. A ich głównym celem jest to, żeby manipulować ludzi. Manipulować, to ci powiem. Jak chcesz palić, jak chcesz wąchać, jak chcesz chlać, powiem ci jedną rzecz. Będziesz człowiekiem manipulowanym. Ktoś będzie tobą zawsze kręcić. Będą ci owijać wokół palca. To jest bardzo proste. Jeżeli chcesz, to tak rób. Ale jeżeli chcesz być człowiekiem wolnym, jeżeli chcesz być człowiekiem, który decyduje o swoim życiu, to nie daj się w to wkręcić. Nie daj się w ten system wkręcić. Powiedz nie do kogoś. Przyjdzie do ciebie gość, powiedz zajaramy, to powiedz do niego, słuchaj, bądź leżą, bo nie chcę być taki jak ty, nie chcę mieć sieczki w głowie jak ty. Nie chcę tak mieć jak ty. Oczywiście możesz tak mieć, możesz tak chcieć, ale nie musisz. Ktoś ci powiem, nieważne jak ciężko tobie w życiu, nieważne jak są twoje rodzice, nieważne jak ciężko doświadczyłeś w życiu, możesz mieć dobre, normalne życie. Ale wszystko zależy od ciebie. Tylko od ciebie. Ode mnie zależały rzeczy. Tylko ja to olewałem. Rozumiesz? Też możesz olewać. Tylko ty, pamiętaj, zapłacisz cenę za to. Ja zapłaciłem cenę. Z jednej strony miałem wszystko, z drugiej strony nie miałem nic. Przed czas, że trafiłem czwarty raz do więzienia. Trzeci raz do więzienia, bo potem jeszcze raz siedziałem. Trafiłem trzeci raz do więzienia w 2001 roku. I to wiecie, to był głupi mały wyrok. 10 miesięcy do siedzenia. Polskie więzienie to nie jest coś takiego, jak się na filmach ogląda jakieś San Quentin czy coś, bo to nie. To jest taki gorszy gatunkowo horror rozniczy. Ale tam jest jeden mankament. Siedzisz zamknięty. Nie możesz sobie wyjść, nie możesz się przejść. Wiele dochodzi? Tam klamek nie ma od środka, przecież. Nie masz klamki. Po prostu musisz nacisnąć guzik, żeby łaskawie ktoś ci zwiozł. Tak, 23 godziny i godzina spaceru. I coś ci powiem. Tylko to wystarczy, żeby złamać człowieka. Tylko to. Bo tam sobie możesz mieć telewizję, PlayStation i inne rzeczy. Ale co, że właśnie jesteś w takich warunkach, jesteś odizolowany. Tylko to może cię złamać. I ludzie są złamani, ale nie w pozytywny sposób. Tam jest kupa nieszczęśliwych ludzi, którzy wychodzą i nie wiedzą, jak sobie radzić w tym godzinie. Trafiam do tego więzienia, mimo że mam pieniądze, mam adwokatów, mam różnego rodzaju układy, ale trafię do tego więzienia. Nie wiem, czy. Ja sobie myślę, nawet mówię, kurczę, okej. Odsiedzę sobie te 10 miesięcy.
nawet może i dobrze od boksu mi głowa odpocznie. Mówię, będę dalej sobie robił, co będę uważał. Tak sobie pomyślałem, że będę mnie jarał, rozumiesz? Jakoś tak będzie dobrze. Pamiętam, żeby zabić ten czas, ja zapisywałem się na wszystkie spotkania możliwe, jakie były. Były spotkania terapeutyczne, ja szedłem do terapeuty. Przychodzili anonimowi alkoholicy, szedłem do anonimowych alkoholików. Rozumiem, oni ciastka, paluszki przynosili, tam jakieś ściemy, wiesz. Dziś alkoholik, Czosiu alkoholik, wiesz, ja bardzo alkoholik, wiesz. Więc, a że kłamałem notorycznie, to nawet to nie był problem, żeby kłamać tam. Ale to było wyjście z tej celi, rozumiesz? Wyjście. I któregoś dnia przychodził do celi kolejny człowiek, recydywista taki, i on miał taką książkę dużą w ręku. Ja mówię do niego, a co tam masz za książkę? A on mówi, to jest Biblia. Ja mówię, co? A on mówi, Biblia, tacy przychodzą, tacy goście, mówi, odjechali takim dwóch, mówi, człowieku. Grają nam na gitarze, mówi. Ja mówię, ale kto to jest? A, jesteś tam misjonarzem. Ja mówię, zapisz mnie do misjonarzy. Mówię, przejdzie się do tej do misjonarzy. Wyszedłem do misjonarzy, patrzę, siedzi we dwóch tych misjonarzy. Jeden trzyma nogę na nogę, tak, wód mu się rozchodził, celówka mu się rozchodziła. Jest trochę. Patrzę sobie, myślę, dziad kalwaryjski, że tam miał coś może powiedzieć. To nic nie wie. Rozumiesz? Ja mam, proszę Ciebie, za tysiące rzeczy. Ja, dla mnie wygląd człowieka był ogromnie ważny. Rozumiesz, o co chodzi? Myślę, że jest wszystko takie, żeby zwracało uwagę. A ten patrzę, drugi grał na gitarze, przestał grać. Jak opowiedział nam historię o tym, że chlał 10 lat, a potem spotkał Jezusa i nie chlał, ja sobie mu się mówię, brał kwasy na 1000%. Wiesz, paliłem kwasy, to mnie muzyka z głośników wychodziła. Siedziałem, miałem dobry czas, albo z pilotem szafy. Więc mówię, to teraz ktoś wam powie. Wszystkie narkotyki niszczą ludzi. Wszystkie. Ale po LSD to można umrzeć od razu. Naprawdę. Po prostu można umrzeć. Jeden nasz znajomy z 11 piętra wyszedł. Po prostu wyszedł. Ja nie wiem dlaczego. Już nie powiedział nikomu dlaczego. Rozumiesz? LSD doprowadza do tego po prostu, że przestaje ci funkcjonować głowa, a ciało funkcjonuje dalej. Możesz sobie tak robić, jeżeli chcesz. Też powiesz wyjść z 11 piętra. Tylko już nikomu nie opowiesz, dlaczego wyszedł. Rozumiesz? Po prostu. LSD jest w stanie załatwić człowieka. Jak ja na tego spojrzałem, to sobie myślę, no człowieku, no musi leżeć na kwasach, no bo on takich historii nie odpowiada nikt, kto taki, kto nie miał halunów w życiu, nie? Więc rozumiesz. Ale mówię, okej, okay, muszę sobie to poukładać wszystko. I ja wiesz, co zacząłem robić w tej celi? Zacząłem czytać tą Biblię. Zacząłem ją czytać z nudów. Nie zacząłem je czytać po to, bo ja byłem tym zainteresowany. Ale zacząłem czytać z nudów i to jest dlatego, że oni mi mówili o rzeczach, w których ja nie byłem obeznany, a mnie wkurzało, jak ktoś mówi do mnie rzeczy, w których ja nie potrafię odpowiedzieć. Bo rozumiesz, ja tam się przed nimi bujałem, przed tymi misjonarzami, coś tam, jakaś tam ściema do nich, jakieś śmiech i inne rzeczy. Natomiast oni mówili do mnie w ogóle w taki sposób, który mnie rozkładam na kawałki. Oni do mnie mówili o Bogu, nie jako o sobie jakiejś tam religii czy systemie jakimś, rozumiesz, tylko o kimś, kogo znają osobiście. I mnie kurczę strasznie to męczyło. I kiedyś pamiętam, wyjechałem do jednego i mówię, ty. Mówię, co ty mnie, mówię, tutaj układasz za bzdety, jaki Bóg? A mówię, a gdzie był Bóg, jak mój ojciec chlał całe życie? A gdzie był Bóg, mówię, jak ja człowieka zabiłem? Czemu mnie nie zatrzymał moje ręki? A ja w ogóle myślałem, że misjonarz to jest taki łagodny, sympatyczny facet. Wiesz, od tamtej pory trzasnął mój mi to misjonarz, tak w ogóle, nie? On do mnie podszedł, ten starszy, i mówi, a co ty sobie myślisz, mówi? Że co? Że co Bóg? Że Bóg to jest taka istota, co jakieś pionki na ziemi przestawia? To ty go olewasz, mówi do mnie. To ty żyjesz jak chcesz, kozaku. Żyjesz jak chcesz i wybierasz co chcesz, masz co chcesz, czego chcesz. Chcesz być panem świata, to jesteś panem świata. I nie zwalaj winy na Boga, tylko ty żyj jak chcesz. Albo uznaj, że jesteś w błędzie i przyjmij Boże zasady. Ty, on mnie usadził. On mnie po prostu usadził. Ja zacząłem czytać Biblię, wiecie co, pomijając szereg różnych moich przemyśleń, w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że ten Bóg jest. Po drugie, że mnie kocha, a po trzecie, uklęknąłem, oddałem mu swoje życie i coś wam powiem. Wydarzyło się coś przedziwnego. Moje życie zmieniło się w przeciągu może godziny czasu. Wiecie, tutaj jestem. Z jednego powodu. Nie mam wewnątrz siebie takiej zgody na to, żeby ludzie dochodzili do takiego miejsca, w którym ja byłem. Chciałbym z całego serca oszczędzić wam tej orki, którą przeszedłem ja w życiu. Chciałbym oszczędzić was.
chciałbym, żeby wasze życie było dobre i normalne. Nieważne, jak bardzo pokrzywdzili cię już ludzie. Nieważne, jak jesteś wkurzony na swoich rodziców. Nieważne, jak czujesz się odrzucony i jak się wściekasz, że nie otrzymałeś pewnych rzeczy. Nieważne to jest. Ważne jest, że z tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj, jesteś w stanie zbudować swoje życie. Jesteś w stanie zbudować. Dwa. Nieważne, jak głęboko wpadłeś w pewne sprawy. Na nasze spotkania przychodzą różni ludzie, potem gadają z nami, dzwonią, rozumiesz? Nieważne. Dziewczyny wie, 13-latki tną sobie brzuszki, bo ich tam, wiesz, Rafałek nie chce, wiesz, to ja mówię, Rafałek nie jest, tylko trampy czyści, bo jest brzuszek, nie szal, bo już nie Rafałek. Przepraszam, to w ogóle tylko na historię, tak? Chłopaki się bujają, do ciebie uważają, że to jest chamem i bydlakiem, bo to jest cool. Coś wam powiem, panowie. Męskość nie polega na tym, że jesteś ordynarny i że zachowujesz się jak debil. To nie jest męskość. To żadna męskość. Mężczyzna to jest zupełnie inna konstrukcja. Nieraz mówię, nie każdy osobnie, ci męskie to mężczyzna, więc na mnie nie mówić. To nie o to chodzi. Po prostu zrozumcie to. Są na tym świecie bardzo proste zasady. Albo ty weźmiesz odpowiedzialność za swoje życie, albo ktoś cię będzie całe życie kręcił. Nieważne w jakim kanale jesteś, jeżeli cały świat cię skreśla, pamiętaj, Jezus nigdy cię nie skreślił. To nie jest figurka, to nie jest obrazek, to nie jest historia. To jest ktoś, kto cię bardzo kocha. To jest kosa. Tak ja bym to widział tak. I chcę cię ciągnąć na sznureczku i chcę, żebyś mówił, ja, moje, ze mną. Wiesz, człowiek to brzmi dumnie, szczególnie w trumnie. Nasze ja, nasze ego to jest coś, co się nie nadaje do użytku, bo to jest popsute i zniszczone. Ale jeżeli ty zrozumiesz, że można inaczej, sięgniesz po sukces. Chcę, żebyś był szczęśliwym człowiekiem. Chcę, żebyś zrozumiał, że można być szczęśliwym, że można decydować o swoim życiu, że nie trzeba udawać. Wiecie, ludzie udają bez przerwy. Pryszci się, bo ja tak wyważę. Rano stajesz. Nie jest dobrze. Włosy na twarzy to różne. Wiesz o to chodzi? Nikt nie będzie wiedział, że masz prysz, oprócz ciebie. Cały dzień w szkole będziesz siedzieć, wiesz? A to cię obchodzi pryszcz. Pokaż go. Okay? O, pryszcz. A ty powiesz, a ty nie masz. Bądź sobą, bądź wolna. Bądź wolny, człowieku. Bądź wolny. Uwolnij się od tego systemu nacisku, który jest. Ja wam dzisiaj chcę przekazać bardzo prostą rzecz, że nie musicie dać się zniszczeniu. Nie musicie się poddać temu. Możecie sobie fajnie skończyć szkołę. Wiecie, mój syn ma 16,5 roku. Teraz może do pierwszej klasy liceum. Ale on jeszcze w zeszłym roku to uważał, że on może być debilem w ogóle i że nauka jest mu do niczego niepotrzebna. Zresztą 90% jego klasy tak uważało. Rozumiem? Dopiero w tym roku zaskoczyło mnie coś, tak? Różne rzeczy mieliśmy. Ja się śmieję i mówię do niego tak. Jestem twoim ojcem. Jestem terapeutą, rozumiesz? Pomagam ludziom, tak? A ty mi walisz takie numery, że nie pytam. Mówię, mam z tobą relację, jestem. Ja naprawdę jestem dobrym ojcem, słuchajcie. Naprawdę mamy fajnie w domu, fajnie w życiu. Rozumiesz? Ale mimo tego mój syn sam musiał wybierać, rozumiesz? Sam. Ty też musisz sam wybierać. Musisz sam wybierać. Docieram do dziesiątków tysięcy ludzi, posłuchajcie, i mówię do nich, żeby nie brali narkotyków. A mój syn w zeszłym roku przyniósł mu kolega towar, zajarali i on by umarł, ten chłopak, umarłby. Ponieważ zamiast marihuany pojawiła się na rynku syntetyczna morfina. Zrobiłem mu test później, rozumiesz? Ja mówię, zobacz, w szpitalu wylądował. Mówię, zobacz, co mam dalej. Kupiliście badziewie za parę groszy, rozumiesz? Chłopie! Rozumiesz? Ja mówię, zastanów się nad czym. Zrozumcie mnie, nie ma czegoś takiego, że masz nawet, że od ciebie coś nie zależy. Możesz mieć w rodzinie źle albo dobrze, ale to zawsze ty jesteś decydentem. To ty decydujesz, czy skończysz szkołę, czy pójdziesz na studia, czy będziesz miał fajne życie. To ty decydujesz. Rozumiesz? To wy, dziewczyny, decydujecie, czy będziecie skakały z łóżka do łóżka, szukając tatusia.
czy będziecie normalni i powiecie, ja wiem, czego chcę. To jest zależne od was, od nikogo więcej. A Bóg czeka na twoją decyzję. Czy się zgodzisz z Nim, czy się nie zgodzisz. On jest w stanie pomóc. Przyjaciele, to jest mój numer telefonu. Jeżeli ktoś z was będzie chciał zadzwonić, daj sygnał, ja do ciebie rozdzwonię bardzo proszę. To jest mail do mnie, na Facebooku są 4 profile. Jak wejdziesz sobie Artur Cyroński w Google, wszystko ci wyskoczy. Bardzo chętnie z tobą porozmawiam. Czasami dzwonią do nas ludzie na granicy wytrzymałości i nikomu o tym nie chcą powiedzieć. Posłuchajcie, tam gdzie wielu z was zdąża, dawno byłem i wróciłem. Nie ma tam nic. Tam jest kupa pozawijana, papierko wielkiego. Rozumiesz? Kao, Ferrero, Rocher. Takie cukierki są po tamtej stronie. Tam nie ma nic, co można znaleźć i wziąć. Tam jest wszystko chore. Ale jeżeli będziesz szedł tą chorobę i będziesz miał problem, zadzwoń. Tak jak mogę, pomogę ci. Zajmujemy się tym zawodowo, mamy skrzywienie takie zawodowe, kochamy ludzi. Tak się nam zrobiło. Kiedyś niszczyłem, niech a teraz ich kocham. Okay? Nie dlatego, że chcę na to zasłużyć. Nie, bo jestem wolny jak sam ich panu, na nic nie zrobię. Jestem z łaski zbawiony, idę do nieba, rozumiesz? Jestem luźny. Nie boję się śmierci, czegoś nie boję. A więc mogę pomóc. Jeżeli zechcesz, zadzwoń. Jeżeli będziesz potrzebował, ty lub ktoś inny. Mam jeszcze czas, jeżeli będziecie chcieli porozmawiać, pogadać o czymś w tej chwili, pogadajmy. Ci z was, którzy chcą słuchać, pogadajmy o trudności. To jest moja propozycja dla was na dzisiaj. Nie pozostawajcie w takim miejscu, w którym inni będą wami z wami porozmawiać. Jeszcze to jest zdrowe. Przyjaciele, ostatnie ogłoszenie. Dzisiaj, jutro, czwartek o godzinie 18, w niedzielę o godzinie 11 na ulicy Filmowej 2, na trzecim piętrze, tam gdy będziemy robić spotkanie dla całego miasta, podobne jak tutaj z wami. Czyli będzie przyprowadzić się swoich znajomych, że będziemy mieli znajomych, którzy są w stanie bardzo trudno, że będziemy mieli znajomych, którzy naprzykują tego, ale nie będą w szkole, bo są starsze osoby. Jutro, godzina 18, niedziela, godzina 11, godzina 2 na 3 piętrze. I ostatnia rzecz, jeżeli odwiedzicie was, moi przyjaciele, którzy są z tyłu, mają Biblię, w której ja znalazłem odpowiedź na moje problemy. Jeżeli chcecie, możecie sobie to wziąć. To jest wszystko ode mnie.